Chwalmy niebiosa. Piotrek Żyła przemówił. To jest. Przemówił, bo? No bo teraz jest czas. A dlaczego wcześniej tak generalnie prosiłeś o chwilę spokoju? Znaczy, nie wiem, czy prosiłem, czy po prostu sam sobie skorzystałem. Nie, można powiedzieć, że tak, no, nie byłem w stanie tak naprawdę nic powiedzieć. Faktycznie tak ciebie trzymało, czy też trzyma zaraz po konkursach przez te pierwsze kilka minut? No tak, znaczy to nie wiem, no trudno mi to jest powiedzieć, no to jest tak takie dziwne uczucie, że po prostu no potrzebuję trochę czasu na to, żeby po prostu zacząć myśleć i zacząć jakoś funkcjonować. Także no wolałem raczej, znaczy przejść niż wstać i się nic nie odzywać, czy mówić głupoty. Chciałem się zapytać ciebie o te takie techniki koncentracji, bo dosyć długo ciebie obserwowaliśmy i zauważyliśmy, że ty przed rozgrzewkami czy w trakcie wyjścia na skocznię robisz takie rękami ruchy. Czy to jest związane z gitarą? Tajemnic się nie zdradza, jak to trzeba powiedzieć. Na pewno pracuję trochę inaczej niż w poprzednich latach nad sobą, ale myślę, że działa to bardzo dobrze i będę dalej pracował w tym kierunku. Ale jak powiedziałem, tajemnic nie mogę powiedzieć. I ostatnie dwie rzeczy. Faktycznie rezerwy u ciebie są największe w sferze takiej mentalnej? Tak. Jak oceniasz do tej pory turniej czterech skoczni? Co byś powiedział kibicom, którzy mówią, Piotr Żyła, lekki niedosyt? Znaczy, sama mnie docyst. Co trzeba zrobić, żeby na ten poziom szczebelek wyżej wskoczyć? W tym kierunku muszę jeszcze popracować bardziej, żeby te skoki były troszkę bardziej bez stresu, bo właśnie w Oberstdorfie trochę mnie stres złapał przed drugą serią. Troszkę sobie sam oczekiwania stworzyłem za wysokie i później już tak właśnie to miało trochę konsekwencje w późniejszych skokach, ale myślę, że no mam sporo pracy przed sobą, także nie tylko ten turniej, ale do końca sezonu jeszcze jest sporo do zrobienia, także na pewno będę dawał z siebie wszystko i walczył w każdych zawodach. Tak, dawał z siebie wszystko po prostu. Ostatnia rzecz, bo koledzy już naciskają. Japończyk jest do złapania? Czy to jest jakaś inna galaktyka, kosmos i zdaje się, że to może być Alahana Waltistoch? Trudne pytanie. Trudne pytanie. Czyli nie dasz się pociągnąć za język? Trudne pytanie. Dobra, dziękuję.